Cześć, dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak rozmawiać z klientem poprzez mail, czyli najczęściej chyba wybieraną formą rozmowy z klientami. No bo są oczywiście telefony, są też spotkania, ale bardzo dużo mailujemy. No i te maile, te rozmowy z klientem muszą być na bardzo wysokim poziomie. Dlaczego tak sądzę i dlaczego o tym bardzo dużo rozmawiam? W kilku firmach, które wcześniej prowadziłem, była bardzo duża konkurencja. I żeby wyróżnić się wśród tej konkurencji, trzeba było postawić na jakieś bardzo ważne elementy. To były zazwyczaj elementy techniczne, czyli na przykład właśnie idealna obsługa klienta. Dzięki takiej idealnej obsłudze klienta można było zyskać bardzo dużo pozytywnych opinii, na przykład jak sprzedawaliśmy na Allegro w salonie motocyklowym czy też w sklepie motocyklowym. To opinie były głównie o tym, nie jak produkt jest dobry, tylko właśnie jak była obsługa, jak się rozmawiało, jak się dokonywało zakupów, czyli takie podstawy, które mogą Cię wyróżnić wśród konkurencji. Dlatego nazywam to taką techniczną sprawą, bo wiele osób uważa, że konkurować się można za pomocą ceny, jakości produktu, opisu, wyglądu, jak się ma stworzoną ofertę, stronę, po prostu wiele też ważnych elementów, ale moim zdaniem najważniejsze to jest właśnie ta obsługa klienta. To jak pokażemy i jak docenimy tego klienta, każdego nowego klienta i tego samego będziemy o niego dbać, to nas wyróżni i po prostu pozwoli nam konkurować z konkurencją, która ma lepszą cenę, czy ma lepszą jakość produktów. Może nie, bo jak mamy te same produkty, ale przede wszystkim cenę, czy możliwość wysyłki, po prostu inne typu rzeczy, to konkurujcie obsługą klienta. Ja zawsze na to stawiam, zawsze zwracam też bardzo dużą uwagę na to, czy jak rozmawiam z innymi firmami, jak mi odpisują, co robią, jakie maile dostaję. No i właśnie ostatnio ze względu na remonty pisałem z kilkoma firmami, które były wykonawcami różnych produktów do mieszkania i zauważyłem, jak oni odpisują. I to jest po prostu wielki dramat, bo dostając maila, piszemy, zamawiamy, dostaję ofertę, okej, pasuje mi, ale nie wiem, ja może tylko tak zwracam na to uwagę, ale dostaję maila, który nie jest rozdzielony w ogóle jakimiś odstępami. Jest to napisane w jednym ciągu. Odpisywane jest takie, wiecie, na zasadzie zadacie jakieś pytanie, a ta osoba ci odpisuje tak oczywiście, albo tak, takie coś mamy u siebie. I tyle. W ogóle żadnego jakichkolwiek elementów. Dlatego pomyślałem, że nagram wam fajny filmik o tym, jak warto zwrócić, jak pisać takie maile, na co zwrócić uwagę, jak to powinno w ogóle wyglądać i dlaczego tak to powinno wyglądać. Więc zacznijmy przede wszystkim od tego, że jeżeli rozmawiacie z klientami, piszecie do nich, to zawsze traktujcie tego klienta jako jedynego, najważniejszego. Mimo że macie na przykład bardzo dużo maili codziennie, to każdy mail musi być idealnie obsłużony, idealnie odpisany. Wiecie, jakość, wygląd, bo to działa na klientów, to pozwala na to, że oni Tobie ufają, bo nie mogą Cię zobaczyć. Więc poprzez to, jak to odpisujesz temu klientowi, jak piszesz z nim, no to definiuje Twoją jakość, Ciebie, Twój biznes, Twoją firmę. Więc zawsze powinien zwracać na to uwagę, zawsze musi być powitanie. Jeżeli oczywiście jest ciąg maili, no to nie musi być cały czas to dzień dobry. Ale wydaje mi się, że z każdym nowym dniem, jeżeli ktoś Ci odpisuje, to powinno być to dzień dobry. Codziennie wstajesz, nie wiem, wśród rodziny, czy wśród znajomych, codziennie, czy znajomych z pracy i codziennie mówisz dzień dobry, tak? Nie ma czegoś takiego, że się widzieliście wczoraj, więc zachowujecie ten ciąg i jest dalej kontynuacja tego, co było wczoraj, tylko po prostu jest nowy dzień, nowa jakość, czyli nowy dzień dobry. Zawsze piszcie to dzień dobry, bo witam serdecznie, jest ok, ale moim zdaniem to dzień dobry jest takim bardziej uniwersalnym językiem dla każdego, czy dla jakiegoś dużej firmy, czy też dla mniejszej firmy, czy dla zwykłej osoby, czy jakiejś tam nie wiem, wyższej półki przyjmijmy. Tak, zawsze, ja zawsze używam to dzień dobry i zawsze to działa. Czy to napiszesz rano, czy napiszesz wieczorem, nie musisz się właśnie skupiać na tym, czy to jest dobry wieczór, czy witam serdecznie, tylko po prostu dzień dobry. No i zawsze ten odstęp, dawajcie ten odstęp i dopiero odpisujcie na zdanie i zapytanie, odpisujcie chociaż w pełnym zdaniem, takim wiecie, wyczerpującym wręcz, po to, żeby ten klient nie musiał się pytać i nie musiał kolejnego maila wysyłać z jakimś doprecyzowaniem odpowiedzi, czy na przykład coś unikacie, nie wiem, odpisujecie na jego pytanie, ale wiecie o tym, że dany element jeszcze wpływa na tą jego odpowiedź, na co on czeka. No i dużo firm po prostu o tym nawet nie wspomni, tak? I później dokonuje się zakupu, no i jest mały problem, bo klient jest zadowolony z tego względu, że nie dostał takiej informacji, więc zawsze odpisujemy w pełni. Nigdy nie odpisujemy jakichś krótkich maili, czy tylko tak po łebkach.
Ja właśnie dostałem ostatnio takie kilka odpowiedzi. Byłem trochę niezadowolony, bo oferta mi pasowała, ale moim zdaniem to, jak ktoś odpisze, jak do mnie się zwraca, to pokazuje, jak jest zaangażowany również w tą rozmowę, czyli w tą sprzedaż nawet. Wiecie, takie odpisywanie króciutko, czy po łebkach, już któryś raz to mówię, ale to jest takie dla mnie troszeczkę ignorancją, czy kurde, facet, co ty chcesz ode mnie, weź już kup to w końcu, już przestań pisać, czy daj sobie spokój. Ja rozumiem, że może być bardzo dużo maili, ale uważam, że jeżeli jest do tego osoba, jest do tego handlowiec, to każdym razem powinien odpisać tego maila, jakby to był jeden, jedyny klient. Czyli traktowanie klienta za każdym razem idealnie wręcz, bo to skutkuje właśnie idealną opcją klienta, wyróżnienie się wśród swojej konkurencji. Bo nie wiem, wydaje mi się, że po prostu dużo osób nie zwraca w ogóle na to uwagi. Odpisanie takiego maila na szybko, może część osób będzie miała to gdzieś. Oczywiście są osoby, które dobra, to sam odpowiedź, super, nara. Ale moim zdaniem, ja mam trochę taką manię teraz też na obsługę klienta, to jak ma być każdy klient potraktowany. I uczę też inne osoby i pokazuję im, że to jest taka podstawa obsługa klienta, to ja mega zwracam na to uwagę i mnie to wręcz denerwuje, bo jeżeli nie to, że jest dobra oferta na przykład, to bym to na to się nie decydował. Faktem tu potrzebowałem dosyć szybko tego. Mógłbym to trochę inaczej rozegrać, trochę pogadać, ale na przykład czasami mam sytuację, gdzie później już się decyduje na realizację, przyjeżdża do mnie osoba, to zagadam, powiem, co myślę o tym, czy zwrócę uwagę, żeby mogli to poprawić, bo jest to rażące wręcz. Zwłaszcza jak ktoś odpisuje maile, wiecie, bez żadnych jakichkolwiek odstępów, z błędami, połebką, po prostu masakra, nie wiem jak wy to macie, ale ja strasznie na to zwracam uwagę, więc przede wszystkim tego klienta traktujcie idealnie za każdym razem, po to, żeby później to się wam odwróci, ta osoba kurczę nawet przekazuje informację dalej, że rozmawiałam z takim handlowcem, polecam zadzwonić do niego, czy napisz do niego, bądź i fajnie odpiszę, dowiesz się wszystkiego, nie będziesz miała problemów z odpowiedziami, uzyskasz wszystkie informacje, nie zostaniesz oszukana, bo no jednak dostajemy te oferty, ofertują wszyscy i no i trzeba się czymś wyróżnić. Więc tak jak mówiłem, w aplikacji jest tam napisane, że ta oferta ma być idealnie składana, ma być bardzo duża, ale ma odpowiadać na wszystkie pytania klienta, nawet te, które później powstaną. Musicie tak tworzyć ofertę, żeby jakby wyprzedzać jego pytania tego klienta. Co nie jest na początku proste, ale z czasem jak dostajecie, działacie w jednej branży, dostajecie dużo maili, zapytań, to wiecie, na co mniej więcej można odpowiedzieć i na co, jak przygotować taką ofertę, bo osoba po prostu wcześniej już zadawała takie pytania, więc być może ta osoba też będzie zadawać takie pytania. Więc tak samo nawet w mailu, po prostu jeżeli jest zadane jakieś pytanie, czy jakiś jeden konkretny problem, ale na niego wpływa kilka innych mniejszych problemów, to również o nich wspomnijcie. Nie odpowiadajcie tylko na to, że tak, tutaj będzie ten element działał, ale dodajcie to też, że na przykład proszę pamiętać o tym, że trzeba we własnym zakresie kupić baterię do tego, tak? Bo ktoś kupi, ok, fajnie, chce uruchomić, a nie ma baterii, co też często się zdarza, że tak jest. Więc proste elementy, a zobaczycie, że klient naprawdę będzie czuł się doceniony, będzie bardziej podatny na to, żeby zdecydować się na waszą ofertę, nawet jak może być cena. W przypadku naszych agencji często było tak, że ktoś dostawał lepszą cenę, ale dużo razy dostawałem informację taką, że panie Mateuszu, zdecydowałem się dlatego, że dostałem fajną ofertę, było to dobrze napisane, wszystko miałem wyjaśnione od razu, nie musiałem pisać jakichś pytań dodatkowych czy czegokolwiek, tylko wiedziałem, że jest zaangażowanie, że jest to tak skierowane do mnie, że jest to dobrze napisane, dobrze się to czytało. Wiecie, wiele takich drobnych elementów, co sprawiło, że ten klient wydał większą kwotę niż zakładał, jedynie dlatego, że wiedział, że w pełni zostanie dobrze obsłużony od początku do końca, czyli zawsze będzie mógł zadzwonić, porozmawiać, nie zostanie jakoś, wiecie, po co pan w ogóle do mnie dzwonią, po co pan w ogóle do mnie pisze. To jest najgorsze, bo ja to tak za każdym razem odbieram te maile, jeżeli ktoś napisze po prostu, wiecie, tak źle, nie chcę mówić brzydko skąd, ale wydaje się wtedy, że ktoś ma po prostu dosyć tej roboty albo się angażuje. Oczywiście są to pracownicy, którzy po prostu mają to, nie zawsze zwracają to uwagę, ale wydaje mi się, że szef powinien na to zwrócić uwagę. Czyli podsumowując, odpisujemy maila schludnie, ładnie, po prostu ma ten mail wyglądać dobrze, czyli zawsze jest dzień dobry, zawsze jest pozdrawiam, zawsze są odstępy. Od dzień dobry, odstęp, dopiero odpisujemy, odstęp, pozdrawiam. Żeby to dobrze się czytało.
jak piszecie bardzo dużo, to nie piszcie to w jednym takim bloku, tylko róbcie odstępy. Jakieś zdania, dwa, trzy, odstęp, zdania, dwa, trzy, odstęp. Ja tak na przykład piszę, wiadomo, te maile są te dłuższe, ale lepiej się po prostu je czyta. To się nawet sprawdza w newsletterach, które się wysyła, że nie pisze się w jednym bloku, tylko się robi odstęp. Czy tak samo content, jak się tworzy w social mediach, więc no to też się przekłada na maile. Druga sprawa, zawsze odpisujcie temu klientowi w pełni, czyli jak zada pytanie i są do tego, odpowiedź jest jedna, ale wpływa na tą odpowiedź kilka innych drobnych elementów, to również o nich wspomnijcie, czyli tak jak mówiłem, że ktoś kupuje jakieś urządzenie, ale wiecie o tym, pyta się klient, czy ono jest na baterię, to wy odpowiadacie nie tylko, że tak, jest na baterię i dziękuję, taki jest mail bezsensowny, tylko odpisujecie tak, urządzenie jest na baterię, ale proszę wziąć pod uwagę to, że baterię trzeba należy kupić we własnym zakresie. To już jest pełna odpowiedź, bo klient już nie będzie niezadowolony, jak dostanie to urządzenie, bo kurczę, nie dostał takiej informacji, a tutaj ma w pełni informację i wszystko wie, co jest grane. Starajcie się te odpowiedzi pisać takie, wyprzedzając pytania, które może Wam zadać klient, czyli nie myślcie, nie tylko odpowiadajcie na jego pytania, ale przy okazji właśnie twórzcie dodatkowe elementy, które mogą zaspokoić w ofercie. Następna sprawa to zawsze tego klienta, każdego traktujcie indywidualnie, czyli każda oferta jest dopasowana do niego, zawsze ma dobrze odpowiedziane, zawsze ten mail ładnie wygląda, ma być potraktowany idealnie, jakby to był jeden, jedyny klient. Gdy na przykład nie macie możliwości mu odpisać od razu, to zawsze też dawajcie tą informację, że odpiszecie jutro, po to, żeby ten klient do Was nie dzwonił za każdym razem, że nie dostał żadnej odpowiedzi albo czy dotarł w ogóle jego mail. Zawsze informujcie. Jeżeli nie możecie odpisać pełni na ofertę, dajcie informację, żeby poczekał 1-2 dni. On wtedy będzie spokojny, będzie sobie czekał, tylko pamiętajcie o tym, żeby się wyrobić i odpisać w tym czasie. Jeżeli znowu nie wyrobicie się, znowu mail, chociaż to już źle wygląda. Plus dodatkowo, wiecie, takie dodatki, jakieś wspomnienia po to, żeby ten klient wiedział o tym, że zostaje w pełni obsłużony i na pewno podejmie bardzo dobrą decyzję, bo będzie zadowolony w ogóle z tej obsługi. Pamiętajcie, że obsługa poprzez maila jest bardzo ważna. Jest to techniczna sprawa, która wpływa na to, że możecie się wyróżnić wśród konkurencji. Trzymajcie się, cześć!